Na początku zupełnie się nie znaliśmy. Widywaliśmy się wyłącznie na korytarzach szkolnych, podczas przerw między lekcjami, kompletnie nic o sobie nie wiedząc. Wtedy profesor Karolak, widząc nasze znudzenie codzienną, bezbarwną rzeczywistością, zaprosiła nas do projektu E-Szkoła Wielkopolska. Zgodziliśmy się bez wahania. Na pierwszych wspólnych zajęciach poznaliśmy zasady funkcjonowania platformy Fronter. Po pierwszych rozmowach między nami, uczestnikami projektu, byliśmy zgodni co do tego, że łączy nas fascynacja naszym miastem oraz miłość do geografii. Dzięki temu, iż mamy podobne zainteresowania, nie mieliśmy problemu z wyborem tematu, którym jest geograficzny słownik miasta Koła, Koło od A do Z. Następnie podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupy. Każdy zespół miał inne zadanie, specjalizował się w tym, co uważał za najbliższe swoim umiejętnościom. Począwszy od zbierania materiałów, przez oprawę merytoryczną, kończąc na sprawach czysto technicznych, takich jak fotografowanie czy nagrywanie filmów. Nie zabrakło również częstych spotkań i długotrwałych dyskusji na temat postępów w realizacji naszego projektu. Wówczas mogliśmy przedstawić sobie wszelkie uwagi oraz pomysły. W opracowywaniu projektu dużą rolę odegrała szkolna pracownia multimedialna, gdzie dzięki łatwemu dostępowi do internetu mogliśmy wyszukać niezbędne informacje do naszego słownika. Mogliśmy tam zajrzeć, kiedy tylko potrzebowaliśmy. Równocześnie ze słownikiem realizowaliśmy interdyscyplinarny przewodnik po Kole, wystawę fotografii oraz internetową galerię zdjęć naszego miasta, a także współorganizowaliśmy jarmark średniowieczny w murach liceum. Ważnym punktem w realizacji projektu były wyjścia w plener, które bardzo często odbywały się pomimo niesprzyjającej aury. Poświęcając swój wolny czas, chcieliśmy zrobić coś pożytecznego, zdobyć doświadczenie i nauczyć się radzić w nowych sytuacjach, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Natalia Koźlarek ze Straszkowa, lat 17, zajmowała się opisywaniem zabytków oraz fauny i flory. Michał Kubiak z Babiaka, lat 17, przygotowywał fotografię oraz pracował przy montażu filmów. Karolina Mirowska z Kupinina, lat 17, opracowywała hasła związane z kolską oświatą. Maciek Tomczyk z Koła, lat 17, odpowiedzialny za sprawy techniczne i montaż filmów. Justyna Kazimierczak z Majdan, lat 17, opracowywała biografię znanych kolan. Marcin Kupiński z Ladorucka, lat 17, opracowywał hasła związane z infrastrukturą drogową. Sylwia Janicka z Dąbia, lat 17 i Ola Salwa z Budzisławia, lat 18, zbierały materiały oraz poprawiały błędy w tekstach. Marcin Nowacki z Koła, lat 17, operator kamery, opracowywał pojęcia geograficzne oraz czuwał nad poprawnością merytoryczną haseł. Faustyna Kowalska z Mostek, lat 17, zajmowała się tekstami związanymi z kolską gospodarką. Ewelina Bartłomiejczak z Dobrowa, lat 17, pisała o obiektach sakralnych i religiach. Karolina Kocłajda z Dobrowa, lat 17, zbierała niezbędne materiały i poprawiała błędy. Profesor Anna Karolak z Koła, lat 46, opiekun naszego projektu, nauczyciel geografii.